Plakat to wizytówka każdego festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Autorem tegorocznego jest Adam Żebrowski. Pytaliśmy przechodniów, co o nim sądzą. Jak się Pani podoba tegoroczny plakat? A bardzo, bardzo. Nawiązuje do Gdyni, zresztą tak jak każdoroczny. Jest bardzo ładny. A Ty? Według mnie ze strony estetycznej jest super. Tegoroczny plakat festiwalu filmowego w Gdyni mi się bardzo podoba, bo mamy tutaj wszystko. Mamy prostotę, piękna łódka zrobiona z papieru, prościutka, graficznie czyste to jest. Mamy piękną wodę i w tym jest wszystko. Widzimy taką różnorodność, co jest oczywiście zdecydowanie fajnym rozwiązaniem, więc raczej mi się podoba. Tam chyba pływa taka papierowa łódeczka, która też symbolizuje w jakiś sposób pływanie po falach. Film też jest jakimś takim tu chyba nawiązaniem do tego, że gdzieś tam nasze sympatie, nasze emocje są takie płynne, różne, ulotne w zależności od fali, raz wyżej, raz niżej się unoszą. Mi się wydaje, że adekwatny jest dziś do tegorocznej imprezy. A jakby miała zrobić Pani swój plakat, to jakby on wyglądał? Oj, na pewno bardzo śmiesznie, bo ja kompletnie nie potrafię rysować. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bym musiała mieć więcej czasu na to. Byłby różowe gwiazdki. Takie złote. Takie... O, albo coś właśnie w stylu takiej Alei Gwiazd. Coś. Jo. No. Nie wiem, musiałabym się zastanowić mocno nad tym, zobaczyć jakie filmy będą w tym roku, żeby przynajmniej właśnie nawiązać może do jakichś filmów, które by były w konkursie głównym. Wydaje mi się, że też na pewno nawiązywałby do tego miejsca i jednocześnie filmu, czyli całego wydarzenia.